Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotykamy się kolejny raz, a dla mnie to niezwykła przyjemność, że będę mógł prowadzić dzisiejsze studium. Studium, które poświęcamy wzrostowi, wzrastaniu w Chrystusie. I wierzę mocno, że Bóg będzie pośród nas. Czas zatem na rozpoczęcie. Pozwólcie, drodzy, że tym razem przedstawię moich rozmówców. Cieszę się bardzo, że dzisiaj pośród nas jest Kasia, jest Władysław oraz Mieczysław. Mnie na imię jest Roman i sądzę, że prowadząc to studium, faktycznie będziemy szukali razem najlepszego rozwiązania, by sprowadzić na dół tę wielką teologię. To niezwykle istotne. Stąd chciałbym zaproponować, moi drodzy, abyśmy tak bardzo praktycznie podeszli do studium naszej lekcji. A jak mówię praktycznie, to faktycznie wymyśliłem trzy pytania główne, które mam dzisiaj do was, nad którymi będziemy mówili. Zastanawiali się nad tym. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło tego, co powinniśmy wiedzieć o wzrastaniu w Chrystusie. Drugie pytanie dotyczy tego, co powinniśmy odczuwać, wzrastając w Chrystusie. I trzecie pytanie, co powinniśmy z tym zrobić. Ale zanim cokolwiek zaczniemy rozmawiać, czas na to, abyśmy zaprosili naszego Boga. Jego obecność bezsprzecznie jest najważniejsza i Kasiu, ciebie zapraszam do modlitwy. Drogi Boże, który jesteś w niebie, jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni za Twoją łaskę i miłość, którą obdarzasz nas. Za to, że dajesz nam swoje słowo, byśmy mogli rozumieć, wiedzieć, byśmy mogli poznawać Ciebie. Proszę Cię teraz szczególnie o Ducha Świętego, by był pośród nas, by był pośród osób, które nas oglądają, byśmy mogli ten temat Pani przedstawić tak, jak on jest w Twoich oczach widziany i jak Ty byś chciał, żeby został przedstawiony. Proszę Cię o Twoje myśli, o Twoje błogosławieństwo. Niech chwała będzie Tobie, cześć, uwielbienie. Amen. Amen. No więc, moi drodzy rozmówcy, zaczynam od mojego pierwszego pytania. Wzrastanie w Chrystusie to jest taki dobry chrześcijański slogan niemalże dzisiaj już, a przecież niesie ze sobą treści niezwykle głębokie. Co powinniśmy o tym wiedzieć? Po co wzrastać? Dlaczego wzrastać? I co trzeba zrobić, żeby zacząć wzrastać? Widzę, Władysławie, że od razu zastanowiłeś się głęboko nad pytaniem, w związku z tym ciebie wywołuję do tablicy. No może inni jeszcze uzupełnią to, co ja powiem, ale jesteśmy wezwani, aby być podobni do Jezusa Chrystusa i musimy wzrastać w tym podobieństwie do Jezusa Chrystusa. Czyli uzupełniłeś już, że w podobieństwie mamy wzrastać. No a mieliście uzupełniać. W takim razie, Kasiu, co ty masz na myśli? To znaczy, ja myślę tak, jak człowiek nie wzrasta, to znaczy, że się cofa. Aha. Jeżeli człowiek nie idzie do przodu, nie ma takiej stagnacji jakby, tak? Jeżeli nie idziemy do przodu, to się cofamy. A tego byśmy chyba nie chcieli. Wzrastanie w Chrystusie jest podstawową rzeczą naszego chrześcijaństwa. Czyli pójście do przodu. Zgoda, czyli rozwój, inaczej mówiąc. Mieczysławie? Właśnie to chciałem powiedzieć, Romanie, co już ty powiedziałeś, że pragnienie wzrastania i wzrastanie powoduje, że możemy dalej wzrastać. I w zasadzie nie ma końca chyba tutaj na to wzrastanie, dlatego że piękno wzrastania pociąga za sobą wspaniałą jedność z Chrystusem, służbę dla Niego. To, co możemy uczynić dla innych, to jest głębia taka, której nie wiem, czy będziemy mieli możliwość tu wyrazić w słowach. Dziękuję bardzo. Zatem dotknęliście bardzo ważnych rzeczy, chociaż nie dotknęliście jednej najważniejszej w moim odczuciu. Wiecie, żeby wzrastać, to trzeba zacząć od czego? Trzeba się pierwszy urodzić, prawda? To jest zupełnie normalne. I zatem, kiedy pisarze ksiąg biblijnych używają określenia wzrastania, mają na myśli ten początek. No przecież duchowe życie
kiedyś ma swój początek w naszym życiu. I to nie w momencie, kiedy się urodziliśmy fizycznie, bo wtedy jeszcze niczego nie rozumieliśmy. I żadne egzorcyzmy odprawiane nad nami nie zmienią faktu, że jeszcze niczego nie rozumiemy i nie wiemy. Musimy się urodzić. No, na nowo. Na nowo. I tak zauważyłem, dlatego do tego doprowadziłem, że wszyscy prawie otworzyliście trzeci rozdział Ewangelii Jana. Mam rację? Chyba tak, prawda? W takim razie, jeśli mamy trzeci rozdział Ewangelii Jana, to wiemy, że jest to spotkanie Pana Jezusa z Nikodemem. Po co ten Nikodem się wybrał do Pana Jezusa? Myślę, że wybrał się z, po pierwsze z ciekawości pewnej. Po drugie, z pewnością też by odpowiedzieć sobie na pewne pytania, które on miał, ale też mieli jego współtowarzysze w Radzie, w Sanhedrynie i tak dalej. Kapłani mieli też pewne pytania. Na pewno tam dyskutowano o pewnych sprawach. No i samo to, co tutaj czytamy, wskazuje, że jego podejście do tego było takie swojskie, ludzkie. Ale potem czytamy, jak bardzo pięknie Jezus to wyprowadza we właściwy sposób. Mm-hmm. No, tak to przedstawiasz, chociaż mnie się wydaje, że coś w jego życiu się działo i chyba musimy powiedzieć, kim faktycznie on był, żebyśmy zrozumieli. Proszę, Władysławie. On był nauczycielem. No właśnie. I dlatego Chrystus mu nawet powiedział tak dość zdecydowanie. Jak to? Ty będąc nauczycielem tego nie wiesz? Dlatego idea wzrostu to nie pojawiła się dopiero w Nowym Testamencie. Nie pojawiła się od nauki Jezusa Chrystusa. Ale czytamy w Piśmie Świętym, chociażby w Księdze Ezechiela, 26 rozdział, jest powiedziane, że dam ci serce nowe i ducha nowego we wnętrznościach. Czyli coś ulegnie zmianie. Piękny tekst też jest z Księgi Psalmów, 51 rozdział i 12. Serce czyste stwórz we mnie, czyli coś, czego nie było, musiało się pojawić. Stwórz to we mnie, uczyń to, aby coś nowego w moim życiu się pojawiło. I dlatego Chrystus powiedział do Nikodema, jak to? Ty będąc nauczycielem w Izraelu w oparciu o Stary Testament i nie znasz takiej podstawowej prawdy, jakim jest narodzenie, ponowne narodzenie, a jak narodzenie, no to narodzenie do wzrastania. Ja sądzę, Władysławie, że Pan Jezus troszkę podpuszczał w tym momencie Nikodema. Dlatego, że Nikodem właśnie dlatego przyszedł do Pana Jezusa. Więc Pan Jezus chciał od niego wydobyć coś więcej, bo przecież on miał to pragnienie, on chciał wzrastać. On wszystko wiedział o religii, tylko jeszcze za mało doświadczył tej religii działającej. I tu chyba był... Kasiu, poprzesz mnie troszkę, żebym się tak lepiej poczuł. Tak, właśnie takie mam wrażenie, że najwidoczniej słuchając Jezusa, myślę, że w tłumie gdzieś, Jezus dotknął jego czułego punktu, zaczęło mu coś brakować, odczuł pustkę. Nie tą teologię, którą do tej pory wyznawał, nie to tylko, że znał cały zakon i go przestrzegał, ale odczuł coś, że mu jest coś potrzebne i o czym pewnie już wcześniej wiedział, że jest potrzebne. Przyszedł do Jezusa, myślę, że po to. I Pan Jezus dotknął tej potrzeby bezpośrednio. Zresztą sądzę, że ponieważ studiujemy Słowo Boże, to musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które są tak niezwykle ważne w rozmowie z Nikodemem. Pierwsza rzecz to jest z trzeciego rozdziału wiersz piąty. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. No druga ważna wypowiedź Jezusa to jest 16 wiersz oczywiście tego rozdziału, ale ten piąty jest tak niezwykle ważny, bo mówi o tym zaczęciu wzrastania. Dziecko zaczyna wzrastać, chociaż wiecie, że my to mówimy zwykle, że nasze umieranie zaczyna się z chwilą narodzin, ale nie w duchowym sensie, prawda? W duchowym sensie nasze rozwijanie się zaczyna się z chwilą narodzin na nowo. Jako narodzenie na nowo, jak wy to rozumiecie, to nowo narodzenie? Co to jest? Tak już widzę twoją rękę, Władysławie. Tak, ale jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, że
Jeżeli dziecko się narodzi fizycznie, tak, to pierwsze narodzenie, no to czego się spodziewamy? No, że będzie wzrastać. Pod każdym względem będzie wzrastać. A co by się stało, gdyby dziecko się narodziło i nie wzrastało? To byśmy obeszli cały świat lekarski i mówili, no nasze dziecko ma 10 lat, a musimy go w jakimś tam kołysce jeszcze trzymać, w wózeczku, bo nie wzrasta. Tragedia się stała. I dlatego ja tu przy okazji chciałem też podkreślić to, a jak w duchowym sensie nie ma wzrostu. W fizycznym to jesteśmy gotowi obejść świat, najlepszych lekarzy. A czy to samo pragnienie mamy w sensie duchowym? Tak, że narodzeni jesteśmy po to, aby wzrastać. Jakbyśmy w duchowym powiedzieli... mówimy, że jak przyjdzie emerytura, to wtedy poświęcimy temu czas. No to tak. Jest paradoks, ale, no, tak? Ale to prawda, to jest tragedia. Czyli wzrastanie jest takim warunkiem sine qua non, jak mówili Rzymianie, tak. Koniecznym warunkiem naszego życia duchowego. Inaczej nie ma życia. Musi być wzrastanie. No, no dobrze, ale Mieczysławie, ty chciałeś coś dodać, zdaje się, tak widziałem, że... To znaczy wcześniej chciałem dodać i przy okazji się pewne rzeczy wyjaśniły. A, rozumiem. No to w porządku. W takim razie idziemy dalej z naszym studium. Tak a propos, czujecie się narodzonymi na nowo? Tak. Tak. No, tak. Nie widzę takiego entuzjazmu w tym. Tak. Wiecie, bo ja tu spodziewałem się chóru, który zagrzmi. Ze skromności, oczywiście, że tak. Sądzę, Władysławie, że to nas gubi bardzo często. Ja powiedziałem wam o trzech moich pytaniach, dlatego że chciałbym, abyśmy bardzo praktycznie podeszli do tego studium. Bo o teorii to my łatwo mówimy i o Nikodemie łatwo poopowiadamy. Ale co z nami? Ja sądzę, że ta skromność, w tym przypadku czasami troszkę błędnie pojęta, powoduje, że my boimy się przyznać, że narodziliśmy się na nowo. Ale pamiętajmy, że to działa w obu kierunkach. Jeśli się przyznam, to staram się żyć jako nowonarodzony. Widząc, że nie dam rady sam, to w tym momencie liczę na Boże działanie. I to jest początek tego wzrastania, tego życia w Chrystusie. To jest też kolejne bardzo ciekawe stwierdzenie. Żyć w Chrystusie. Jak my możemy żyć w Chrystusie? Co to znaczy? Jak my to zdefiniujemy? Co to znaczy żyć w Chrystusie? No przecież ja nie jestem w stanie żyć we Władysławie, żyć w Kasi, czy żyć w Mieczysławie. To jak mogę żyć w Chrystusie? No skoro wcześniej wywołałeś mnie do tablicy, więc teraz tak, się zgłaszam. Bardzo się cieszę. Może ten tekst jest bardzo, bardzo dobry z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Aha. I wiersz piąty, który już czytałeś. On brzmi tak, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. W zasadzie jeszcze raz go cytujemy. No ale co to znaczy z wody i z ducha, prawda? To narodzenie ma przebiegać. Z wody, czyli przez chrzest, a z ducha. No Jezus zostawił nam Ducha Świętego jako swojego pośrednika i odbieramy Jego głos, czytając Pismo Święte, ucząc się, naśladując Chrystusa, rozmawiając z Nim w modlitwie, prawda? Widzimy, słuchając na przykład kazań. Tak? Więc wiele rzeczy, przez które Duch Święty może do nas przemawiać, prawda? Jeśli ten głos dociera do nas, no to wtedy, słuchając tego głosu, możemy iść zgodnie z wolą Chrystusa. Jesteśmy wtedy z Chrystusem. Żyjemy zgodnie z Jego wolą, prawda? To jest nasza społeczność. Tu jest chyba najważniejsza rzecz. Dzieje się pewna społeczność, a więc nasze przywiązanie do siebie, bez którego nie możemy żyć. Mm-hmm. Dziękuję bardzo. No, żyć w Chrystusie to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa, zafascynować się Jezusem Chrystusem. To samo, co się stało w życiu wielkiego apostoła Pawła, który powiedział, już nie żyję ja. Czy moje zrozumienie, moje ambicje, mój sposób rozumowania pewnych rzeczy, no to jest jaki? Jest spychany, a na pierwszym miejscu jest Jezus Chrystus. Jego nauka, Jego zbawienie i wszystko inne, co Chrystus daje.
Oczywiście. Ja sądzę, że my używamy w naszym codziennym języku takich określeń czasami. No prawie, Władysław, jesteś historykiem, ja także. I czasami ludzie mówią, o, ten to żyje tą historią. Przecież wiadomo, że żyje czymś innym, a nie historią. A to znaczy, że cała jego pasja, całe jego zainteresowanie, wejście w to i jest w historii. O czym by nie mówił, i tak wiadomo, na czym skończy. To samo dotyczy życia w Chrystusie. Ja chciałbym tutaj powołać się na pewien przepiękny fragment, który znajduje się w liście do Tytusa. W 3 rozdziale listu do Tytusa. I Kasiu, jeśli mogę Cię prosić, abyś nam odczytała ja już podpowiem, od 5 do 7 wiersza. Te 3 teksty są tak piękne. Trzeci rozdział. List do Tytusa, rozdział 3 i tam od 5 po 7 wiersz. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wlał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Z tego wylał. Jeszcze 7 wiersz. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Wiecie, dlaczego prosiłem o przeczytanie tego fragmentu? Dlatego, że to, co mnie fascynuje u apostoła Pawła w jego pismach, to czas dokonany, którego on używa w wielu określeniach. On nie pisze tutaj, że może nas zbawić. On nie pisze tutaj, że coś przy spełnieniu pewnych warunków coś się stanie. On po prostu zbawił nas. To jest pewność. Stąd wracam do tego, to nowonarodzenie musi być absolutnie świadomością każdego z nas, o co chodzi. Jak ja muszę wiedzieć o tym, że się narodziłem na nowo, wiedzieć o moim zbawieniu, o tym studiowaliśmy tydzień temu, wiedzieć, że jestem zbawiony i teraz zupełnie inaczej podchodzę. A zwróćcie uwagę, owoc tego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. To jest właśnie to. To jest to piękne słowo dziedzicami. Tak. Z racji urodzenia ja jestem dziedzicem dóbr moich rodziców. Ja już jestem dziedzicem z racji urodzenia. Mnie tak. To się należy. Dokładnie. Oczywiście. Dokładnie. I dlatego tak tu jest, że jeżeli narodzeni jesteśmy w Chrystusie, to zbawienie, życie wieczne jest naszym dziedzictwem, bośmy się w takiej rodzinie duchowej narodzili. Mam na myśli Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak. I to jest to, czego często u niektórych ludzi brakuje mi. Takiego spokoju. Niektórzy myślą, że oj, to jest zarozumialstwo, jeżeli ja mówię z pewnością o zbawieniu, jeżeli mówię z pewnością, to nie jest zarozumialstwo. To jest tylko jeszcze silniejsze poleganie na tym, czego On dla nas dokonał. Tylko, że mamy jeden problem. Dobrze było rozpocząć, już żeśmy się narodzili. Dobrze było nawet, gdy stwierdziliśmy, że żyjemy w Nim, bo żyjemy Nim, oddychamy Nim, w Nim jesteśmy. To cytaty zresztą za apostołem Pawłem. Ale jak w tym wytrwać? Jak w tym wytrwać? I tutaj Pan Jezus używał takich kapitalnych określeń. Jan się specjalnie skoncentrował na tych określeniach i zaczął się bawić z tym niemalże. Zauważyliście, że to są 2 słowa, albo mieszkanie, albo trwanie. Prawda? No, wasza kolej. Teraz powiedzcie, na czym to polega, bo przecież przygotowywaliście się do lekcji. Zatem na czym polega owo mieszkanie i trwanie? O co w tym wszystkim chodzi? W czym nasz problem leży? No tu jest podana... Przynajmniej w tym studium naszym, o którym mówimy, jest podana historia na temat winnicy. Więc cała sytuacja wokół tego. I tam jest to słowo trwanie, o którym mówiliśmy. I winnica to jest, zresztą winnica jako słowo funkcjonuje bardzo często w Starym Testamencie, ale często w bardzo negatywnym kontekście dotyczącym Izraela. Jako Izrael, który był wszczepiony jako latorośl w tą winnicę, nie spełniał tych pokładanych nadziei w nim, prawda? Dlatego tutaj Pan Jezus odwołał się do tej winnicy i powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana, tak? Że pierwszy wiersz na przykład mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina,
a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl sama z siebie, nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. To bardzo piękna ilustracja. Tylko że ta ilustracja z Izraela wzięta, z tamtego regionu, bardzo, bardzo podpowiada nam pewne czynności dotyczące tej winnicy. Kto winnicę zakładał, to przez 3 lata nie spożywał owocu. Przez 3 lata pozwalano winnicy rozrastać się i bez przerwy podcinano latorośle. Po 3 latach dopiero, gdy zaczęły rodzić owoce, no to te, które rodziły, były dobre, ale te były też takie, które nie rodziły. I też podcinano je. I bardzo fajną rzeczą tam jest to, że robił to właściciel tej winnicy. Tak jak dzisiaj byśmy to wzięli pod uwagę, to ten, który podcina, który ma te nożyce, to jest sam Pan Bóg. I on bardzo ładnie podcina te, które nie wydają owocu. No to dość groźnie brzmi takie podcinanie nas tutaj w życiu. Proszę tak też brzmi. Ja tak praktycznie do tego mogę podejść, dlatego że mam dom, koło domu tam niewielki ogród i mam winnicę. I przyglądam się tym. Dlaczego Jezus Chrystus nie powiedział, że tam wierzba, czy jakieś inne drzewo i tak dalej. Latorość ma to do siebie, to jest to, co w jednym roku wyrasta, że to jest bardzo wiotkie. Na moment ją oderwiemy od krzewu winnego, to ona momentalnie pada, momentalnie więdnie, czyli ona cały czas musi być w łączności z korzeniem musi być, z tym, albo z tym krzewem winnym. A jeżeli oderwiemy, momentalnie pada. I to jest też ta lekcja, dlaczego Jezus Chrystus tej winnicy użył. Dlatego, żeby nam podkreślić, że musimy cały czas być w łączności z Jezusem Chrystusem. Codziennie w łączności, tak jak pewna autorka w pewnej książce pięknie napisała, że jeżeli jeden dzień przeżyjemy bez łączności z Chrystusem, to jest dzień w naszym życiu stracony. To znaczy, jest to dzień, w którym zgodnie z naszym studium biblijnym nie wzrastamy. Dokładnie tak. W takim razie mam pytanie. Dlaczego nie trwamy? No przecież to jest nielogiczne. Jeżeli latorość, a my jesteśmy latoroślami, musi być związana z krzewem, a my mimo wszystko nie odcinamy się sami, to dlaczego? Co może być powodem? Kasiu, co sądzisz? Co może być powodem? Nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie trwali. To prawda, a jednak nie, ma nie trwamy. A jednak czasami się zdarza, że nie trwamy. No myślę, że tak jak zło przyszło na świat i jest ktoś, kto jest bardzo zainteresowany tym, żeby nas od tej latorośli jednak oderwać. I myślę, że nasze często przez naszą, nie wiem, zapominanie. Wystarczy, że jednego dnia nie poświęcimy tego czasu Bogu. Drugiego, zaczną się różne sprawy. I idziemy coraz dalej, krok za krokiem, jakoś nawet nieświadomie, podświadomie, gdzieś tam odłączamy się od tego Chrystusa. Więc no tak ważne jest trwanie cały dzień, każdego dnia raczej, dzień po dniu. Jeśli pozwolicie, ja posłużę się taką ilustracją, bo często tak to staram się moim rozmówcom nieraz powiedzieć. Ja wyobrażam sobie, że powiedzmy tutaj jest moje miejsce, gdzie ja się znajduję i tu jest miejsce, gdzie grzeszę. A tu jest miejsce, gdzie jest Pan Jezus. Więc oczywiście jako chrześcijanin, kiedy zgrzeszyłem, wiem, co mam z tym grzechem zrobić. No idę wyznać go Panu Jezusowi, więc idę do Pana Jezusa, przychodzę do Niego, wyznaję grzech szczerze, Jezus mi przebacza i jestem tak uszczęśliwiony z tego przebaczenia, że w podskoku wracam sobie na to moje miejsce, gdzie byłem. A co tam mogę robić? Grzeszę. No więc na nowo grzeszę i tak kursuję tam i z powrotem pomiędzy grzechem i Panem Jezusem całe życie, aż wreszcie dotrze do mnie, kiedy Jezus mówi, no chce ci się wracać? Zamieszkaj u mnie. Bądź już ze mną na stałe. I to jest dokładnie to. To jest, czasami, przepraszam, bo jest to taki dość trywialny przykład, ale faktycznie na tym dzięki temu coś potrafimy zrozumieć. Zrozumieć to, że tylko bycie z Jezusem
gwarantuje nam, to trwanie w Nim, czy mieszkanie w Nim gwarantuje nam, że zaczynamy się rozwijać, zaczynamy wzrastać, przybywa nas troszeczkę bardziej. Tak, ja chciałem jednego słowa tu w tym wypadku użyć, co obserwuję w moim życiu, w życiu może też i innych. Znużenie, że narodziliśmy się, dobrze zaczynamy, a tak jak to w przypowieści Chrystusa o tym ziarnie, ale potem troska o rzeczy doczesne. Albo widzimy, że zaskoczeni, że chcielibyśmy wyższy poziom mieć, a znużenie takie, no jednak tego nie osiągam. Albo ja do tego się nie nadaję, no bo ja się rzeczywiście do tego nie nadaję, to może tylko Chrystus. I dlatego bardzo często obserwuję tą rzecz, znużenie wielu ludzi, którzy dobrze zaczęli, a po pewnym czasie jakoś tak osłabli. Tak samo idea zbawienia czy powtórnego przyjścia. I tak zauważam, że w wielkim entuzjazmie nauka o zbawieniu, o powtórnym przyjściu i tak czekamy, nie ma tego, co się spodziewamy. Chcielibyśmy to szybciej mieć i tak dalej. No i znużenie przychodzi, jakoś ta więź z Jezusem Chrystusem zaczyna gasnąć i to jest niebezpieczeństwo dla chrześcijan. Dziękuję, to jest bardzo cenne, co mówicie teraz, kochani, dlatego że tak sobie myślę o naszych drogich słuchaczach, którzy być może przeżywają dokładnie to, o czym mówimy. Jest możliwość, żeby się nie znużyć. Jest możliwość, żeby nie ustać. Jest też możliwość, żeby nie być takim w podskokach cały czas, co jest takim emocjonalnym chrześcijaństwem. Nie jest to złe, ale jeżeli jest tylko emocja, to niewiele to zostaje. Mieczysław. Chciałbym coś do tego dołożyć jeszcze, koniecznie, bo to też spotyka ludzi, może i nas w życiu. To jest tekst, który czytałem drugi. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. To mówiliśmy. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, by wydawała obfitszy owoc. I tu zaczyna się czasami problem, na przykład odejścia, bo życie chrześcijanina to życie doświadczeń. Żeby wzrastać, są potrzebne doświadczenia. Nic samo z siebie nie dzieje się. Często są to bolesne doświadczenia. I teraz pytanie jest takie. Kto oczyszcza tych, którzy mieliby wydawać lepszy owoc? No sam Pan Bóg. To jest piękno, które przechodzimy, piękno na tej drodze naszych doświadczeń. I gdy przejdziemy doświadczenia, na koniec widzimy, jak Bóg cudownie to wszystko prowadził. I widzimy też, że rzeczywiście ten owoc jest lepszy, jak był. A więc poznając na tej drodze życia Boga, jest to gwarancją na to, że chcemy w Nim trwać. Ja dzisiaj chciałbym zachęcić w ogóle, wszystkich, którzy nas słuchają, że bez względu na jakiekolwiek doświadczenia, żeby trwali w Chrystusie, w modlitwie, w czytaniu Słowa Bożego, w wypełnianiu tego, co jest w Piśmie Świętym napisane. I niech nie martwią się o przyszłość. A już chciałem powiedzieć, że upodobałeś sobie to podcinanie cały czas krzewu, ale teraz nawiązałeś do tego, do czego chciałem prowadzić. Są dwie rzeczy. Żeby wzrastać, to trzeba jeść jeszcze. I właśnie czym się to do tego zmierzałaś, Kasiu? Tak, miałam taką myśl generalnie, że często ludzie pytają, trwać w Jezusie to taki slogan utarty, ale jak to zrobić? I cały czas mówimy o tej jednej metodzie kontaktu z Bogiem, czyli o czym tak naprawdę? O modlitwie. O modlitwie, o czytaniu, o studiowaniu. I taka moja praktyczna rzecz, jeżeli nie czujemy tego nowonarodzenia, tego, że Chrystus jest w nas, tego, że Duch Święty nas prowadzi, to nie stajmy z kolan, póki tego nie odczujemy. Przynajmniej ja kiedyś to zastosowałam i muszę wam powiedzieć, że codziennie rano, kiedy człowiek się poświęca i czeka na to, bo można się czasami modlić i ta modlitwa gdzieś tam ucieka i czasami nasze myśli są nawet gdzie indziej, niby się modlimy, a już o czymś innym myślimy, prawda? Ale trwajmy w tej modlitwie tak długo, aż nie poczujemy, że rzeczywiście nasz kontakt z Bogiem jest taki namacalny,
że poświęciliśmy się Bogu i możemy teraz iść dalej w naszym życiu. Zgodę, proszę Was, prawie. Zostało pięknie podkreślone taką potrzebę spożywania. Żeby wzrastać, to trzeba jeść. Już na podstawie tego przykładu z dzieckiem. Jakbyśmy go przestali karmić, to nie będzie wzrastać. Ale też takie jedno pytanie. Ale będziemy go przycinać. Tak. To jest to przycinanie, jak mu nie damy jeść. Tak. Oczywiście. Ale dlaczego mamy się modlić? Dlaczego mamy się modlić? Przecież Bóg wie, co nam jest potrzebne. To dlaczego się modlimy? Uważam, że przez modlitwę nasz jakiś egocentryzm jest hamowany. Przez modlitwę dzieje się coś, że uświadamiamy sobie albo naszą należność, albo zależność od Boga. I to jest, do tego jest potrzebna między innymi modlitwa, abym ja coraz bardziej był usuwany, a coraz więcej abym ufał Bogu i abym coraz więcej był zależny od Boga w każdej sprawie. Mamy przykład Jezusa Chrystusa. Cokolwiek czynił, to najpierw modlił się, czyli rozmawiał z Ojcem. A my czasem różne... I to nie 5 minut, tak? I to nie 5 minut. Czasem rano wychodził, jak powoływał uczniów. Mnóstwo rzeczy z Ewangelii moglibyśmy przytoczyć. On się modlił. Czuł się cały czas uzależniony od Ojca. I dlatego też bardzo ważne jest, abyśmy my w tej łączności trwali, a modlitwa nam do tego dopomaga. Zauważyliście, że tą sekwencję naszych myśli, jak dyskutujemy cały czas, pierwsze mówiliśmy o nowonarodzeniu, mówiliśmy o życiu w Chrystusie, mówiliśmy o trwaniu w Nim i teraz mówimy o modlitwie. Nie da się modlić do kogoś, kto jest gdzieś tam i o nim tylko słyszałem, a ja jestem tutaj. Natomiast modlić się do kogoś, z kim jestem, w kim trwam, w kim żyję, to jest znacznie łatwiej. Zatem nasza wizja Boga, nasza wizja Chrystusa ma bardzo wiele wspólnego z tym, jaka jest nasza modlitwa. Ja się mogę modlić, lękając tylko tego strasznego Boga, który jest na tronie w niebie. Ja się mogę modlić do mojego przyjaciela, który wszystko dla mnie uczynił, który mnie ukochał. I ja wiem, że mogę mu o wszystkim powiedzieć, nawet jeśli są to rzeczy, których chętniej bym może nawet nie mówił. Ale mogę mu powiedzieć, bo on mnie nie wyrzuci, on mnie nie odsunie. I to jest to przepiękne. No i studium Słowa Bożego. Ale jeśli modlitwa, króciuteńko. Modlitwa jest kojarzona najczęściej przez zdecydowaną większość chrześcijan ze zmawianiem modlitwy pańskiej, Ojcze nasz. I często ludzie robią to absolutnie szczerze, ale nie bardzo zastanawiając się nad treścią. W jakim sensie we wzrastaniu pomogą mi elementy modlitwy pańskiej? Możemy tak króciuteńko wymienić, tylko od razu. Skojarzcie ją, szybciuteńko. Wiemy, że jest zapisana w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, że jest napisana w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale. To wiemy, ale w jaki sposób możemy tę modlitwę wykorzystać praktycznie? Proszę, Władku. No pierwsza rzecz, a może wszystkich kolejne nie powiem, ale pierwsza rzecz to jest uznać Boga i oddać Mu chwały. Mm-hmm. To jest pierwsza rzecz. Uznanie Boga, oddanie Mu chwały, że to Ty, wielki Boże, stworzyłeś mnie, zbawiłeś mnie i za to Ciebie uwielbiam i chwalę. I dodam do tego i automatycznie przez to stwierdzam, ja wiem, że Ty jesteś. Ja wiem, że ty jesteś zainteresowany i że słyszysz, co mówię. Drugi element jakiś. Dla mnie pierwszą rzeczą jest to, że to jest mój ojciec. A ja jestem jego dzieckiem. Zgoda. Gdy dziecko przychodzi do ojca, to ojciec go nie wyrzuca precz. Tak? Jakie elementy jeszcze? Kasiu, masz przebaczenie jakieś... innym. Czy... O, niezwykle ważne. Zresztą Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, że tak jak my potrafimy przebaczać, tak nam będzie przebaczona. A zatem ta zależność jest niezwykle istotna. Jakiś jeszcze element? No jeszcze to, że jest powiedziane, że niech się Twoja wola, prośba o to, niech Twoja wola w nas się wypełnia, no i chleba naszego daj nam.
tego, co potrzebne jest nam do wzrostu. To jest prośba. Bóg wie o tym, że tego potrzebujemy, ale ja tak z praktycznego względu miałem ojca, no i z wieloma prośbami do niego przychodziłem, że ten problem, to potrzebuję. A tak nieraz pomyślałem, ojciec wiedział o tym, że ja tych rzeczy potrzebuję. Ale dla mojego dobra chciał, żebym to ja przyszedł do niego i poprosił go o to. Czuł się uzależniony od ojca. Oczywiście. Mietku, chciałeś coś dodać? Tak, chciałem dodać to, że tam jest jeszcze krótkie zdanie. Święć się imię Twoje. To znaczy, że wśród wielu innych imion, jakie my też mamy, jest imię wyróżnione bardziej. To prawda. Zatem zwróćcie uwagę. Wchodzę już w tą czysto praktyczną stronę. Powiedzieliśmy o wielu rzeczach. Wiecie, jak to owocuje? Na pewno zauważyliście, że przy takiej łączności z Chrystusem, przy takim trwaniu w Nim i takim odżywianiu się, że, żeby wzrastać, zaczynamy umierać dla siebie. Po prostu, mówiąc innym językiem, ja sam przestaję się liczyć dla siebie, liczy się tylko On, bo On jest najważniejszy. I to wszystko wywraca nam życie nasze do góry nogami. Chwała Bogu za takie do góry nogami, bo to jest coś najwspanialszego. Gdybyśmy mieli to nasze dzisiejsze studium, naszą rozmowę podsumować, co powinniśmy wiedzieć o wzrastaniu? No, że to, co powiedzieliśmy, żeby wzrastać, najpierw trzeba się narodzić. Tak jest. I że ten wzrost jest możliwy i to w tak. Nim, jeśli taką łączność będziemy utrzymywali. I jest Gotów. Konieczny. Co powinniśmy odczuwać, wzrastając? Powinniśmy pragnąć tego. Pragnienie. Ale co do tego wiedzieć, to powinniśmy wiedzieć, że Bóg jest. Bo co powiemy ludziom, którzy albo nie znają Boga, albo mówią wręcz, że nie chcemy Go znać, albo jeszcze coś. Przecież takich jest miliardy. Czyli pragnienie. Bóg to jest, jest to, o czym mówisz. No, oczywiście, pragnienie wzrastania, pragnienie bycia z Nim. Kasiu, chciałaś... I potrzeby, znaczy uświadomienie sobie potrzeby, tak? Ja myślę, że gdy wzrastamy, tak jak powiedziałeś, zatracamy jakby siebie, czyli my malejemy, Chrystus rośnie w nas. Czyli uświadamiamy sobie zależność, codzienną zależność od Chrystusa. To w takim razie jeszcze jedno. To co powinniśmy z tym zrobić? Czy ja, może inaczej powiem, czy ja mogę być świadomy, że wzrastam? Czy to jest absolutnie nie moja sprawa? Nie, myślę, że nawet człowiek powinien być świadomy tego, że wzrasta. Aha. Mogę być świadomy zupełności? Oczywiście. Bo wiem na przykład, jakie rzeczy wcześniej dotyczyły mojego charakteru. Może były niepoprawne, może coś niezgodnie z wolą Bożą robiłem. Ale teraz nie robię tego. Ale nie po to mamy być świadomi, żeby podciągać krawat i powiedzieć, no, nie jest tak źle ze mną, Roman. Nie po to. Prawda? Tylko po to, żebyśmy uwielbili Boga, żebyśmy jeszcze bardziej byli świadomi, skąd ten wzrost. Dlatego chciałbym, żeby właśnie te rzeczy stały się z łączności mojej z Bogiem. Nie z tego, co ja myślę, czy kto inny myśli, ale z łączności z Bogiem. Tak pięknie Jezus Chrystus powiedział, że po tym poznajemy, jeżeli owoce będziemy przynosić. I dlatego jest potrzeba, widzimy owoce naszego życia. A jeszcze więcej, to nie my tak powinniśmy to zauważać, ale inni to powinni zauważać. Rodzina moja to powinna zauważać, dzieci moje to powinny zauważać, zbór to powinien zauważać. Że ja tego, tak jak było powiedziane, że my możemy tego nie widzieć, ale inni w nas powinni to widzieć, że jesteśmy coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. I o to chcielibyśmy Pana prosić. Nasz ukochany Boże, chcemy być podobni do Ciebie i chcemy wzrastać. A Ty najlepiej wiesz, jak często trudno nam w tym, bo gdzieś zostawiamy Cię z tyłu. Panie, błagam, abyś wszedł w serca nas tutaj, w serca tych wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, byśmy wzrastali wszyscy dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa wysłuchaj nas. Amen. 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 Amen.
A ja, drodzy przyjaciele, chciałbym, abyście za tydzień pamiętali o tym, że studium Bożego Słowa, studium na temat, który będzie bezpośrednią kontynuacją tego, o czym rozmawialiśmy, żyć na podobieństwo Chrystusa, jest dla was. A zatem zajrzyjcie znowu do internetu, spotkajcie się z nami i studiujcie i módlcie się, by wzrastanie w Nim stało się pełnym podobieństwem do Niego. Thank you.